po pierwsze robimy po wróżbo. Aha, bo tym będziemy robić snopek. Snopek. A te powrózło, jakby pan jeszcze raz pokazał, to jak to się robi? To się po prostu bierze garści. Bierze się garści. I po prostu zawija. Aha, i skręcamy. Wow. Ja to nie obcinę się na deszcze, równe się, żeby było. A łatwiej. Czemu pan właśnie tak, jakby dwa takie zrobił snopeczki? Bo one są po to, żeby się później. Ja biorę stąd. O. Pasek. Jest przekładany przez to. A, bo to po prostu ściska. Układamy dach. Tak, dach jest później. Bo można i bez snopków, tak, i dekować samo słomo. Ale snopkami jest twardsze. Ile takich trzeba na taką, powiedzmy, stodołek tutaj? To ile tego trzeba? Tutaj, tak, na jedno do tego stronę 3,5 tysiąca, no to 7 tysięcy takich snopków. A jak trwały jest taki dach? Tak do 30 lat, ale to musi być dobra słoma. Taka już naprawdę spod cepa, spod tego kotła wykoczona i przebrana. Jeszcze idzie cepać. Czyli najpierw w tę stronę, tak? A później idzie jakiś kłuszalny normalnie. I tak na zmianę. Tak, nie. I już tak leci aż do samego wierzchu. Aha, bo to jest jakby początek, tak? I idziemy w tamtą stronę, jakby do czubka. Do samego czubka. Do dachu. A na dachu później idzie, tak jak tutaj, no, tak na zewnątrz, jak tam widać, ona tam się tak jest wykładane i koźliny idą. To jest właśnie ten dach tak układany. Czyli na tą wielką stodołę trzeba 7 tysięcy, pan mówił, takich snopków.